Okręty podwodne są fascynujące, ale dla wielu krajów to coś więcej. W rzeczywistości są one istotnym elementem strategii morskich, szczególnie w przypadku balistycznych okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, znanych również jako SSBN, które działają jako środek odstraszający dla krajów uzbrojonych w broń jądrową. Dlatego ten film zaprasza do odkrycia 5 najlepszych okrętów podwodnych na świecie. Gotowi poszerzyć swoją wiedzę z zakresu militarii? Jeśli tak, no to zaczynajmy! Ale najpierw trochę historii. Od XVIII wieku inżynierowie wojskowi pracowali nad projektem pojazdów zdolnych do prowadzenia operacji pod powierzchnią wody. Pierwsza łódź podwodna została użyta w nowojorskim porcie w 1776 roku, a od tego czasu technologia była stale ulepszana. Z biegiem czasu okręty podwodne stały się zdolne do przenoszenia i wystrzeliwania potężnej broni, zapewniając misję nadzoru i odstraszenia. Obecnie kilka krajów posiada własne okręty podwodne znane jako okręty podwodne z rakietami balistycznymi lub SNLE. Są one zasilane przez reaktory wodne pod ciśnieniem i mogą przechowywać broń strategiczną. W rezultacie stały się one głównymi elementami armii, odgrywając rolę w odstraszeniu nuklearnym. Gaetan Powys, dziennikarz i konsultant do spraw obronności w magazynie Air and Cosmos, mówi Futurze, że wojskowy okręt podwodny to prawdziwa kondensacja technologii. Dodaje, SSBN może składać się nawet z miliona komponentów. Ten typ okrętu podwodnego musi być absolutnie niewidzialny, odporny na ciśnienie i stale połączony z organami decyzyjnymi. Jak więc sami widzicie, historia łodzi podwodnych, pomimo tego, że są naprawdę zaawansowanymi jednostkami, nie jest wcale aż tak młoda i sięgają już wielu, wielu lat wstecz. Przyjrzyjmy się zatem samym jednostkom oraz państwom, które posiadają tego typu jednostki, które są uznawane za najlepsze na świecie. Francuskie SSBN odgrywają kluczową rolę w strategii odstraszania nuklearnego Francji. Ich historia sięga 1963 roku, kiedy to podjęto decyzję o ich budowie. Pierwszy z tych okrętów podwodnych, nazwany Le Redoubta, został oddany do użytku w 1971 roku, wyznaczając początek nowej ery dla francuskiej marynarki wojennej. Działający do 1991 roku, Le Redoubta miał 130 metrów długości i był uzbrojony w 18 torped i 16 pocisków balistycznych typu morze-ziemia. Od tego czasu francuskie okręty SNLE utrzymują stałą obecność na morzu, gwarantując możliwość uderzenia nuklearnego w razie potrzeby. Obecne SNLE należą do klasy Le Triomphe, która składa się z 4 okrętów podwodnych: Le Triomphe, Le Temari, Le Villagant i Le Terrible. Weszły one do służby w latach 1994-2008. Okręty te mają 138 metrów długości, 12,5 metra szerokości i ważą 14 200 ton w zanurzeniu. Napędzane są reaktorem jądrowym i turboreduktorem o mocy 30,5 MW, dzięki czemu mogą pozostawać na morzu przez długi czas bez konieczności uzupełniania paliwa. Jeśli chodzi o uzbrojenie, każdy z nich jest wyposażony w 16 pocisków strategicznych M51 zdolnych do przenoszenia kilku głowic nuklearnych. Posiadają również wyrzutnie torpedowe dla torped F-17 i pocisków SM-39 Exocet, co zapewnia im wszechstronne możliwości obronne. Dzięki kilku sonarom i radarom nawigacyjnym mogą technicznie nurkować na głębokość mniejszą niż 400 metrów z prędkością 25 węzłów lub 46 km na godzinę. Każdy okręt podwodny jest obsadzony przez 2 zespoły 110 marynarzy, którzy na przemian patrolują i konserwują, aby zapewnić maksymalną dostępność operacyjną. Pod koniec marca 2024 roku Naval Group uruchomiła nową generację okrętów podwodnych przenoszących francuskie pociski nuklearne. Nic więc dziwnego, że są to najbardziej złożone obiekty, jakie kiedykolwiek zbudował człowiek. Wciąż jednak wiemy o nich bardzo niewiele, ponieważ wiele z ich technikaliów jest silnie strzeżonych i niedostępnych dla opinii publicznej. Być może z czasem dowiemy się nieco więcej na temat tych potworów. Amerykańskie okręty SSBN, znane również pod natowskim kodem SSBN Subsurface Ballistic Nuclear, są kluczowymi elementami nuklearnego systemu odstraszania Stanów Zjednoczonych, które, nie zapominajmy, dysponują największą flotą na świecie. Ich historia rozpoczęła się na dobre wraz z uruchomieniem USS George Washington w 1960 roku, pierwszego operacyjnego SSBN w historii. Pierwsze plany okrętów podwodnych wystrzeliwujących pociski rakietowe sięgają czasów II wojny światowej, ale dopiero po wojnie Stany Zjednoczone zaczęły opracowywać potężniejsze systemy uzbrojenia. W 1953 roku pocisk manewrujący SSMN-8 Regulus został po raz pierwszy wystrzelony z pokładu USS Tunney. Jednak to wraz z USS George Washington Stany Zjednoczone naprawdę zaingurowały erę SSBN. Ten okręt podwodny został wyposażony w pociski balistyczne UGM-27A Polaris, zdolne do rażenia celów oddalonych nawet o 2200 km. Dzisiejsze amerykańskie SSBN należą głównie do klasy Ohio, która składa się z 18 okrętów podwodnych.
Pierwsze cztery z nich zostały przekształcone w okręty podwodne z napędem jądrowym, znane również jako SSGN. Ich długość wynosi około 170 metrów, szerokość 13 metrów, a wyporność 18 750 ton. Są one zasilane przez reaktor jądrowy, dzięki czemu mogą pozostawać na morzu przez wiele miesięcy bez konieczności uzupełniania paliwa. Każdy okręt podwodny klasy Ohio jest wyposażony w 24 pociski balistyczne Trident II, zdolne do przenoszenia kilku niezależnych głowic nuklearnych. Pociski te mają zasięg ponad 12 tysięcy kilometrów, umożliwiając tym okrętom podwodnym atakowanie celów w dowolnym miejscu na świecie. Oprócz pocisków balistycznych, okręty są również wyposażone w wyrzutnie torped MK-48, zapewniające obronę przed zagrożeniami podwodnymi. Na pokładzie 155 osób manewruje samolotem za pomocą czterech sonarów. W listopadzie 2023 roku ogłoszono powstanie nowej klasy atomowych okrętów podwodnych, aż z 10 jednostkami już w budowie, co oznacza, że za kilka lat naprawdę ta flota stanie się największym potworem morskim, jaki widział świat. To fascynujące. Rosja posiada obecnie 14 SSBN, z których 8 zostało zwodowanych w latach 1982-1990. Są one zaprojektowane tak, aby były niewykrywalne i zdolne do wystrzeliwania strategicznych pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi z pionowych silosów pod wodą. Ich historia sięga czasów zimnej wojny. Pierwszymi radzieckimi okrętami podwodnymi zdolnymi do wystrzeliwania pocisków balistycznych były okręty klasy Zulu V, modyfikowane od 1955 roku. Te okręty podwodne o napędzie konwencjonalnym były wyposażone w pociski R-11FM wywodzące się z rakiet Scud. Jednak pierwszym prawdziwym radzieckim SSBN był K-19, okręt podwodny klasy Hotel, który wszedł do służby w 1960 roku. Po upadku Związku Radzieckiego po 1991 roku nastąpił drastyczny spadek budżetu obronnego. W 2002 roku nie było żadnych patroli rosyjskich SSBN i dopiero w 2010 roku rosyjskie okręty podwodne zostały zmodernizowane, a patrole coraz częściej wznawiane. Klasa Borei reprezentuje najnowszą generację rosyjskich okrętów podwodnych. Są one wyposażone w międzykontynentalne pociski balistyczne Buława, zdolne do przenoszenia kilku głowic nuklearnych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie możliwości drugiego uderzenia w przypadku ataku nuklearnego, gwarantując tym samym odstraszanie nuklearne. Okręty podwodne klasy Borei mają około 170 metrów długości i mogą zanurzać się na głębokość ponad 400 metrów. Wyposażone są w 16 pocisków balistycznych RSM-56 Buława, z których każdy może przenosić kilka niezależnych głowic nuklearnych. Oprócz pocisków balistycznych, okręty te są również uzbrojone w torpedy do obrony bliskiego zasięgu. Rosja rozmieszcza obecnie kilka SSBN na Atlantyku i Pacyfiku. W grudniu 2023 roku kraj zaingurował dwa nowe okręty podwodne z napędem jądrowym. Mają one reprezentować najlepsze morskie siły uderzeniowe w Rosji. Brzmi całkiem poważnie. Historia chińskich SSBN rozpoczyna się w latach 70., kiedy Chiny zaczęły rozwijać swoje morskie zdolności odstraszania nuklearnego. Pierwszy chiński SSBN typ 092, znany również jako klasa Xia, został oddany do użytku w 1987 roku. Ten okręt podwodny był wyposażony w pociski balistyczne JL-1, ale napotkał kilka problemów technicznych i nigdy nie był w pełni operacyjny. Nie zniechęciło to jednak państwa środka, które obecnie posiada jedną z największych i najpotężniejszych flot na świecie. Kraj kontynuował ulepszanie swoich możliwości wraz z rozwojem klasy Jin, znanej również jako typ 094, z których pierwszy został zbudowany w 2004 roku i wszedł do służby w 2007. Sześć egzemplarzy tej serii, która powinna składać się z 8, zostanie zbudowanych do 2021 roku, a ostatnim z nich będzie Changzheng 18, który wszedł do służby w kwietniu 2021 roku. Klasa Jin stanowi znaczący postęp w stosunku do klasy Xia, zarówno pod względem możliwości, jak i niezawodności. Możliwości operacyjne tych okrętów podwodnych są w dużej mierze nieznane. Wiemy jednak, że są one zasilane przez morskie reaktory jądrowe. Mają około 135 metrów długości i mogą nurkować na głębokość ponad 300 metrów. Są wyposażone w 12 pocisków balistycznych JL-2, z których każdy może przenosić kilka niezależnych głowic nuklearnych o szacowanym zasięgu 9 tysięcy kilometrów. Oprócz pocisków balistycznych, okręty podwodne są również uzbrojone w torpedy do obrony bliskiego zasięgu. W ten oto sposób Chiny stają się poważnym graczem na Pacyfiku, budząc obawy Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników w regionie. Bitwa o Tajwan może jednak nie być wcale taka łatwa, jak mogło się początkowo wydawać. Nadeszły czasy, gdy naprawdę już każdy musi się liczyć z prawdopodobną chińską potęgą.
Indyjskie SSBN są również znane jako klasa Arihant i stanowią znaczący krok naprzód dla indyjskiej marynarki wojennej. Program rozwoju tych okrętów podwodnych rozpoczął się pod kryptonimem Advanced Technology Vessel, ATV, i został oficjalnie uruchomiony w 1998 roku. Pierwszy okręt podwodny tej klasy, INS Arihant, został zwodowany 26 lipca 2009 roku i wszedł do służby w 2012 roku. Klasa Arihant wywodzi się z radzieckich okrętów podwodnych klasy Charlie II, z których jeden Indie dzierżawiły od Związku Radzieckiego w latach 1988-1991. Te SSBN mają około 114 metrów długości, 15 metrów szerokości i 9 metrów zanurzenia. Napędzane są reaktorem wodnym o mocy od 160 do 190 MW, sprzężonym z turbiną o mocy 70 MW, co pozwala im osiągać prędkość od 30 do 34 węzłów w zanurzeniu i od 12 do 15 węzłów na powierzchni. Ich głębokość zanurzenia szacuje się na około 300 metrów. Jeśli chodzi o uzbrojenie, są one wyposażone w 4 strategiczne pociski balistyczne Agni-3 o zasięgu 3,5 tysiąca km oraz 12 pocisków K-15 Sagarika o zasięgu 750 km. Posiadają również 6 wyrzutni torpedowych 533 mm dla torped i pocisków SSN-27. Załoga okrętów podwodnych stanowi około 100 osób. W ciągu najbliższych kilku lat Indie mogą zacząć rywalizować z największymi siłami strategicznymi, kontynuując rozmieszczanie nowych SSBN w Zatoce Bengalskiej oraz na wodach Oceanu Indyjskiego oraz Pacyfiku. Jak widać, w tym zestawieniu nie ma słabych graczy i naprawdę z każdym trzeba się bardzo liczyć. Teraz wiesz już wszystko o najlepszych wojskowych okrętach podwodnych. Każdy z nich ilustruje imponujące postępy poczynione w tej dziedzinie. Nie trudno się zastanawiać, jakiego rodzaju technologia morska zostanie wdrożona w nadchodzących latach. Jest więc jasne, że odgrywają one kluczową rolę w strategicznym odstraszaniu oraz obronie narodowej.